Witajcie na dzisiejszej lekcji z cyklu Ważne czasowniki, ważne struktury. Dzisiaj czasownik allow pozwalać i struktura pochodna od tego be allowed to. Uwaga, to jest trochę nieprzetłumaczalne, przynajmniej nie będzie mówić tak w języku polskim, bo my mówimy mieć pozwolenie coś zrobić. Mieć pozwolenie. Czyli co zrobi Polak? Będzie chciał wcisnąć mieć, czyli have. Tu nie ma żadnego have, bo oni mówią być pozwolony. Zauważcie, że tu jest ed. To ED jest od imię słowa biernego nina nety tate, pozwolony. O imię słowach mówiliśmy w innym filmiku, nikt macie u góry, oglądnijcie. Czyli nasze mieć pozwolenie, po angielsku być pozwolony coś zrobić. Ale czasami będzie nam też pasowało tłumaczenie, że wolno mi coś zrobić lub nie wolno, jeśli to będzie zaprzeczone. Ale zacznijmy od tego najprostszego, czyli allow, po prostu czasownik pozwalać. Pozwalamy komuś robić i to robić, cokolwiek czytać i tak dalej, jest w pełnym bezokoliczniku, czyli razem z to. I przykłady. Do you think dad will allow you? Czy myślisz, że ojciec pozwoli ci i ma być tu? Do you think dad will allow you to go to James' party? Myślisz, że ojciec pozwoli ci iść, pełny bezokolicznik, to go to James' party, impreza kogo? Jamesa, Jama. I tutaj mamy dopełniacz. O dopełniaczu mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry, oglądnijcie. My mom doesn't, mama trzecia osoba, czyli doesn't. My mom doesn't allow me, moja mama nie pozwala mi, to hang out with him. Bardzo ładny zwrot, hang out, spotykać się z kimś. Tak trochę jakby włóczyć się może trochę po mieście, ale może być po prostu jako spotykać. Czyli moja mama nie pozwala mi, czyli uwaga, zawsze to używamy w czasach prostych, tego się nie używa w czasie ciągłym. Nawet jakbym chciał powiedzieć, że w tym momencie mi na coś nie pozwala. Zawsze czas prosty. Simple present. Czyli moja mama nie pozwala mi spotykać się tu z nim. Takie ciekawe zdanie. Don't allow problems to dominate your life. Czyli nie pozwalaj problemom, aby zdominowały twoje życie. Oraz oni używają tak jak my, że jakiś na przykład system pozwoli nam. Czyli to nie jest żadne pozwolenie dosłownie tak było w pierwszym zdaniu, że pozwolił iść na imprezkę. Tylko mówią tak jak my. The new system will allow us to work more efficiently. Allow us. Łączenie międzywyrazowe. Nie allow us. Allow us. O łączeniu międzywyrazowym mówiliśmy w innym filmiku. Link macie u góry, oglądnijcie. Czyli nowy system pozwoli nam pracować bardziej efektywnie. No i przechodzimy do punktu drugiego. Ta właśnie struktura, która tak naprawdę jest pochodną strony biernej, mieć pozwolenie, ale dosłownie być pozwolonym, być pozwolonym. Ale my tłumaczymy mieć pozwolenie albo wolno, ewentualnie nie wolno, jeżeli będzie zaprzeczenie. I jeśli będzie znaczenie, że nie wolno, no to wtedy to będzie synonim do mustn't. Uwaga, mustn't, a nie mustn't, jak wszyscy mówią. Must to musieć. Ale przeczenie od mustn't nie było mustn't, bo mustn't to znaczyło coś innego, właśnie nie wolno. Uwaga na to. Przykłady. She is allowed, czyli be trzeba odmienić. I am, you are. Dzieci w przedszkolu wiedzą, jak to odmieniać. Czyli she is, ona jest. Ed, pozwolona. Dosłownie ona jest pozwolona. To make 3 calls a day. Potem też jest to. Czyli dosłownie ona jest pozwolona wykonywać 3 rozmowy dziennie. A po naszemu, naturalnie, jej wolno, albo ona ma pozwolenie. Ona ma pozwolenie wykonywać 3 rozmowy telefoniczne dziennie. Albo jej wolno. Przeczenie you are. No i przeczymy you are not. You are not allowed. Czyli dosłownie ty nie jesteś pozwolony. A my powiemy mieć przeczenie, czyli nie masz. Nie masz pozwolenia rozmawiać podczas egzaminu. Być może naturalniej będzie, jak powiemy nie wolno. Nie wolno ci rozmawiać podczas egzaminu. I wtedy to jest właśnie synonim do mustn't. Czyli śmiało to zdanie, to jest też bardzo dobre zdanie, ale śmiało mogę powiedzieć też przez you mustn't talk during the exam. Nie wolno ci rozmawiać podczas egzaminu. Pytanie. My powiemy, czy masz pozwolenie? I żebyście nie próbowali robić, czy masz jakieś do you have albo have you got? No bo oni mówią, czy ty jesteś pozwolony? You are, a w pytaniu are you? No bo pytanie robimy przez inwersję. O pytaniach mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry, oglądnijcie. Czyli are you allowed? Czy ty jesteś pozwolony? Tu jeść wołowinę. No my powiemy naturalnie, czy wolno ci jeść wołowinę? I'm not allowed. Ja nie jestem pozwolony. Czyli mieć pozwolenie w przeczeniu, nie mam pozwolenia. Nie mam pozwolenia pić alkoholu.
Chyba, że przetłumaczę sobie przez nie wolno. Nie wolno mi pić alkoholu. I ostatnie, trzecie użycie allow. Tutaj samo allow, czyli w stronie biernej. Ono jest najtrudniejsze dla Polaków. Ono ma wiele tłumaczeń na język polski. Można tłumaczyć to, zezwalać na coś. Wpuszczać kogoś gdzieś, do jakiegoś pokoju. Dopuszczać coś tam, coś jest dopuszczalne. Albo uznawać coś. Na przykład ja nie uznaję tego. Także po samych tłumaczeniach widać, że to już będzie trudne dla Polaków. I uwaga, po tym nie będzie osoby. Po tym czasowniku jest od razu rzeczownik. Allow plus rzeczownik coś tam. Czyli na przykład dopuszczać coś tam. Dopuszczać karę śmierci. Nie ma tu osoby. I może też być po nim czasownik, ale też bez osoby. Nie ma komu. I uwaga, wtedy w tym znaczeniu po allow bez osoby dajemy inga. Bo wyżej w punkcie pierwszym i drugim było tu. I tam była osoba. Allow na przykład you tu. A w tym znaczeniu po allow jest ing. Także jest jeszcze trudniejsze dla Polaków. Mówi nauczyciel. I will not allow such behavior in my class. Czyli ja nie pozwolę. My powiemy na coś. Nie ma na. Nie pozwolę na takie zachowanie w mojej klasie. I don't allow the cat in the bedroom. Czyli ja nie pozwalam kot w mojej sypialni. No to jak my to powiemy? Ja nie wpuszczam kota do sypialni. I to, co wam mówiłem, że jest allow plus rzeczownik. Czyli I don't allow i od razu rzeczownik. Ja nie pozwalam kotu w sypialni. No ale u nas czegoś tu brakuje. My byśmy musieli powiedzieć, nie pozwalam kotu wejść na przykład. Tu już nie ma czasownika. Czyli myślę, że najbardziej naturalne tłumaczenie to jest nie wpuszczam kota do sypialni. I podobne zdanie. The hotel doesn't allow pets. Czyli ten hotel nie pozwala i pet zwierzaki domowe. No to jak my to powiemy? Zupełnie jakoś inaczej. Zakaz wprowadzania zwierząt na przykład. I jest taki zakaz w tym hotelu. The Netherlands, czyli Holandia. Uwaga, Holandia w liczbie mnogiej. Dlatego jest allow, a nie allows. Jakby było Polska, to by było allows. The Netherlands allow euthanasia. Amerykanie czytają euthanasia, czyli eutanazję. Czyli tu będzie jakoś jako dopuszczać. Holandia dopuszcza, jak my to powiemy, Holandia dopuszcza wykonywanie eutanazji. We don't allow eating. To co mówię, może być czasownik. Nie wolno powiedzieć komu i od razu in. We don't allow eating. We don't allow eating in the classrooms. Czyli u nas w szkole jest zakaz spożywania posiłków, tak powiemy. Zupełnie inaczej. A tu dosłownie nie pozwalamy jeść w klasach. We don't allow diving in the pool. Zakaz nurkowania w basenie. W basenie wolno tylko pływać, nie wolno dive, czyli nurkować. Nie ma komu, nie ma osoby, czyli wtedy in. The manager doesn't allow children in the bar. To jest podobne zdanie do tego, tak? Ja nie pozwalam kotu w sypialni. A szef, czyli szefostwo tej powiedzmy restauracji, nie pozwala dzieciom w barze, dosłownie. Czyli zakaz wejścia dzieciom do baru. The audience, publiczność, is not allowed backstage. Czyli to jest ta struktura nasza, tylko uwaga, w stronie biernej. Nie jest pozwolona. Isn't i allowed. Czyli publiczność nie jest pozwolona z tyłu na scenie. No u nas to się nazywają kulisy, tak? Czyli zakaz wchodzenia za kulisy.